W poprzednim nagraniu opowiadałam Ci o reakcji hydroboracji utleniania. Teraz zajmiemy się mechanizmem tej reakcji. Dzięki tej reakcji z alkenu jesteśmy w stanie otrzymać alkohol. W poprzednim nagraniu z tego alkenu 2-metylopropenu otrzymaliśmy następujący alkohol. Grupa hydroksylowa przyłączyła się do mniej podstawionego atomu węgla. Mechanizm tej reakcji jest dość skomplikowany. W pierwszym kroku dodajemy borowodór. Hybrydyzacja atomu centralnego w tej cząsteczce, atomu boru, to sp2. Cząsteczka ma kształt trygonalny. Bor ma 3 elektrony walencyjne, a w tej cząsteczce dzięki utworzeniu 3 wiązań z atomami wodoru uzyskuje 6 elektronów. Zobacz, pomimo utworzenia wiązań chemicznych, atom boru nadal nie ma oktetu. Może on przyjąć jedną parę elektronową, dzięki której otrzyma oktet. W związku z tym, w myśl teorii Lewisa, jest on kwasem. Aby nie dopuścić do reakcji borowodoru samego ze sobą, tą reakcję przeprowadza się w tetrohydrofuranie. Dzięki temu obniżymy trochę reaktywność borowodoru. Kiedy boran zbliży się do alkenu, to chciałby jako kwas Lewisa reagować z parą elektronową pi w alkenie. Ale co się dzieje? Na swojej drodze napotyka z jednej strony 2 grupy metylowe, a z drugiej strony 2 atomy wodoru, które są bezpośrednio połączone z atomami węgla przy wiązaniu podwójnym. Grupy metylowe tworzą zawadę steryczną, utrudniają oddziaływanie boru z elektronami związania podwójnego z tej strony, więc boran będzie się przesuwał do alkenu od lewej strony. Mamy tu więcej miejsca. Elektrony pi zaczynają oddziaływać z atomem boru. Dochodzi do powstania wiązania między atomem węgla a atomem boru. W momencie, kiedy dochodzi do powstania tego wiązania, gęstość elektronowa na sąsiednim atomie węgla, który wcześniej był połączony z tym wiązaniem podwójnym, spada. Atom węgla uzyskuje tak zwany częściowy ładunek dodatni. W momencie, kiedy między atomem boru a atomem węgla utworzy się wiązanie, to para elektronowa tworząca wiązania między atomem boru i wodoru w borowodorze przechodzi na atom wodoru. Wodór uzyskuje zwiększoną gęstość elektronową, a to powoduje, że zaczyna oddziaływać z częściowym ładunkiem dodatnim na sąsiednim atomie węgla w alkenie, przez co atom wodoru wraz z dodatkowym elektronem przechodzi na cząsteczkę alkenu. W wyniku tych procesów powstaje następująca cząsteczka. Do lewego atomu węgla, który znajdował się wcześniej przy podwójnym wiązaniu, przyłącza się cząsteczka pH2, a do prawego atomu węgla przyłącza się atom wodoru. Po lewej stronie, gdzie było wiązanie podwójne, mielibyśmy pH2. W cząsteczce węglowodoru nie ma już wiązania podwójnego, także zmienia się hybrydyzacja obu omawianych atomów węgla. Z sp2 na sp3. A co za tym idzie, cząsteczka w tym miejscu przestaje mieć kształt płaski. Teraz ma kształt tetraedryczny. W takim razie grupy metylowe i atomy wodoru będą znajdować się za i przed płaszczyzną poprzedniego wiązania podwójnego. W późniejszym etapie okaże się, że tu, gdzie jest grupa BH2, będzie grupa hydroksylowa. To, co teraz Ci przedstawiłam, jest jednym z powodów, czemu grupa hydroksylowa przyłącza się do mniej podstawionego atomu węgla. Jest to związane z zawadą steryczną. Grupy metylowe uniemożliwiają przyłączenie atomu boru, który później zostanie podstawiony grupą hydroksylową. Zawada steryczna nie jest jedynym powodem przyłączenia grupy alkoholowej właśnie w tym miejscu. Kolejny powód to cząstkowy ładunek dodatni, który jest stabilizowany obecnością grup metylowych. W tej cząsteczce atom boru ma nadal przyłączone 2 atomy wodoru. Dlatego proces, jaki Ci przedstawiłam, może się jeszcze dwukrotnie powielić. Powstający monoalkyloboran reaguje z kolejną cząsteczką alkenu, dając następnie dialkyloboran i ostatecznie trialkyloboran. Teraz dochodzimy do momentu, w którym następuje proces utleniania. Utleniaczem jest nadtlenek wodoru. Wzór elektronowo-kropkowy nadtlenku wodoru wygląda następująco.
W roztworze mamy również obecne jony wodorotlenkowe pochodzące z bardzo dobrze dysocjującego wodorotlenku sodu. W obecności jonów wodorotlenkowych para elektronowa łącząca atom wodoru z atomem tlenu w nadtlenku wodoru przechodzi na atom tlenu, w wyniku czego od cząsteczki odłącza się dodatnio naładowany proton, który to reaguje z anionem wodorotlenkowym, dając wodę. A tutaj otrzymujemy strukturę o ładunku ujemnym. Powstały jon jest nukleofilem. Bardzo chętnie reaguje z elektrofilem, a elektrofilem jest tutaj bor, znajdujący się w trialkiloboranie. Powstaje wiązanie między atomem tlenu a atomem boru, przez co na atomie boru dochodzi do kumulacji ładunku ujemnego. Następnym etapem jest migracja grupy alkilowej. Elektrony tworzące wiązanie między atomem boru a jedną z grup alkilowych zaczną tworzyć wiązanie między grupą alkilową a atomem tlenu. W tym samym czasie para elektronowa tworząca wiązanie między dwoma atomami tlenu przeniesie się na ten atom tlenu. Powstanie grupa wodorotlenkowa. W tym momencie mamy atom tlenu powiązany z borem i grupą alkilową. Dodatkowo bor jest jeszcze połączony z dwiema grupami alkilowymi. Skoro mamy tu jeszcze dwie grupy alkilowe, to przedstawiony proces może odbyć się jeszcze dwukrotnie. A teraz na taką strukturę działa nukleofil, anion wodorotlenkowy. Oczywiście nukleofil oddziałuje z atomem boru, który ma lukę elektronową. Aby pozbyć się tworzonego ładunku ujemnego na atomie boru, to para elektronowa związania bor-tlen przechodzi na atom tlenu i powstaje anion alkoholanowy. Przychodzi czas na ostatni krok w przedstawionej reakcji hydroboracji utleniania. Reakcja z wodą obecną w roztworze. Cząsteczka wody jest w stanie przekazać proton do anionu alkoholanowego. Anion wychwytuje proton z wody. Wynikiem tego procesu jest alkohol. Dotarliśmy do końca. Właśnie zapoznałam Cię z mechanizmem reakcji hydroboracji utleniania.